Czy Rafał Ziemkiewicz zjadł banana od Mariana Kowalskiego? O co chodzi? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, o co chodzi banany na stole, czy to program jakiś kulinarny w telewizji Idź pod prąd, może zoologiczny. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki, czy samozwańczy, o tym za chwilę z Kościoła witam Nowego w każdym Przymierza razie. W Lublinie. Witam serdecznie. Banany ważną rolę w tym sporze odegrają i odegrały. Te, widzicie, są już takie naprawdę najlepsze, wybraliśmy. Ktoś myśli, że nieładne, ale ja miałem na studiach kolegę z Beninu, z którym się zaprzyjaźniliśmy wraz z moją małżonką i właśnie on nam polecił, nie kupujcie tych żółtych, a na pewno już nie tych zielonych. Banan musi mieć kropkę. No tu myślę, że przynajmniej w tym zakresie z panem Ziemkiewiczem uzyskamy zgodę. Czy zjadł banana? O tym za chwilę, ale pokażmy najpierw fragment wczorajszego nagrania Rafała Ziemkiewicza, który po raz kolejny nazywa nasze środowisko sektą. Wracamy za chwilę. Następnym nabytkiem jest pan Jacek Bury. Nie mylić z Janem Burym, tym od Złotej Sztaby. Pan Jacek Bury, szczerze mówiąc, należy do ludzi, o których klasyczny film opowiada z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Nie wiem, jakie on tam ma poglądy i co on tam zdziała. Wiem jedno, że był współzałożycielem takiej sekty Kościół Nowego Przymierza, chyba coś KNP to się nazywa. Proszę wygooglać, Paweł Chojecki, sam siebie nazywający pastorem tego dziwnego kościoła biblijnego, jak to oni o sobie mówią, który poza niechęcią do kościoła katolickiego, co oczywiście wszystkie tego rodzaju sekty prezentują, wydaje się mieć jedną przede wszystkim naczelną ideę fix, a mianowicie głoszenie, że człowiek nie pochodzi od małpy. Wyszydzanie, znieważanie grubymi słowy tych, którzy twierdzą, jakoby było inaczej. To może też nie jest nowa jakość w polskiej polityce, bo przypomnę, Maciej Giertych swego czasu głosił to, że człowiek nie pochodzi od małpy, przy czym na dowód swojego kreacjonizmu przywoływał smoka wawelskiego. Znaczy, ta legenda miała świadczyć, że ludzie żyli razem z dinozaurami, a więc żadnej ewolucji nie było. Coś ostatnio Rafał Ziemkiewicz często porusza temat Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, telewizji Idź Pod Prąd i Twój. Mówił również Republika, w telewizji parę dni Republika temu. Też raczył tak nas tam tytułować, sekta. A ciekawostka, twierdził, że to jakiś samozwańczy pastor, a tak był chyba w Lublinie w 2011 roku. Eunika Chojecka przeprowadziła z nim. A ja z nim zjadłem obiad i bardzośmy sobie tam kulturalnie rozmawiali. Byliśmy w jednej partii, ja zastąpiłem, można powiedzieć, jego funkcji rzecznika prasowego Unii Polityki Realnej, także jako, wtedy mu to nie przeszkadzało. Czy on ma jakiegoś alc tego Niemca, czy jakiegoś, nie? Co mu z głową odbiło, że on w ogóle mnie nie zna? Dlaczego myślisz teraz, Rafał Ziemkiewicz atakuje ciebie i Kościół Nowego Przymierza w Lublinie? Znowu chcesz, żebym jakąś wiwisekcję polityczną, przepraszam, psychologiczną, a mieliśmy o bananach. Także podejrzewam, że no, chcę dowalić Jackowi Buremu, senatorowi, o którym teraz jest trochę głośniej, znowu. Kiedyś było głośno, że rzeczywiście współzakładał nasz Kościół, długośmy się znali, wieleśmy przeżyli bardzo fajnych rzeczy. Ja przynajmniej ten okres bardzo dobrze. Ale czy Rafał Ziemkiewicz nie boi się mówić o Kościele, który jest formalnie zarejestrowany, sekta? No, to już pytanie do Rafała Ziemkiewicza. No niech tam się ogarnie, niech się zastanowi, bo to, że tak powiem, no nie jest ładnie, ale też i to jest no takie, to jest takie stygmatyzujące, nie? Także dziwię się, że tu telewizja Republika no, puściła coś takiego, no ale już niech tam mu będzie. Rafał Ziemkiewicz mówi, że główną ideą naszego środowiska jest głoszenie, że człowiek nie pochodzi od małpy. Ta sprawa, można powiedzieć, wraca po kilku latach jak bumerang. Może przypomnijmy wypowiedź Mariana Kowalskiego. Jedno zdanie powiem, że no,
tu chyba każdy się zgodzi, że to Biblia się zaczyna właśnie od tego, że człowiek nie pochodzi od małpy, tylko jest stworzony przez Boga. Czyli tutaj to nie jest tylko jakaś zabawa, gra słów, banany, te sprawy, ale to jest fundamentalne pytanie. Marksiści, darwiniści, naturaliści, oni wszyscy razem mówią, że w wyniku procesów naturalnych, to się tak hasłowo mówi, od małpy człowiek pochodzi, a chrześcijanie wszyscy się zgadzają, że to Bóg stworzył. Ale wszystko zaczęło się przez Mariana Kowalskiego. Pojechał do Kanady i nagadał. Co tam powiedział? Posłuchajmy. Przestaniemy wierzyć w to, że tam można, prawda, w jakiś głupi ewolucjonizm. To jest fajna teoria, tylko to jest cały czas nowa teoria. Wprawdzie można wylecieć z uniwersytetu, podważając tę teorię, ale się to cały czas nazywa teorią. Ja naprawdę nie wiem, czy jakim trzeba być durniem, żeby na równi postawić pomysł taki, że życie zostało tchnięte, tak? Z poglądem, że jaszczurka, która tam ileś razy spadła w przepaść, to w końcu wyprodukowała skrzydła. Gdyby to była prawda, to prawda, ludzie by mieli dwie wątroby, bo alkohol wynaleźli dawno temu. I tę wypowiedź Mariana Kowalskiego wyśmiał Stanisław Janecki właśnie z Rafałem Ziemkiewiczem w TVP Info w programie telewizji kilka dni po wypowiedzi Mariana Kowalskiego w Kanadzie. Wtedy również śmiali się z Amerykanów, zdaje się, że wierzą w Biblię. Że wierzą w ten biblijny opis stworzenia i że to jest jakaś taka głupota. Także dworowali sobie zarówno pan Janecki, jak i tu ten główny nasz dzisiejszy... Rafał Ziemkiewicz stał się samozwańczym biologiem. Samozwańczym biologiem. No ta jego pycha i durnota zostały ukarane, bo niedawno został nominowany do takiej nagrody biologiczna bzdura roku 2019 za słowa karpie nie mają systemu nerwowego, powiedział Rafał Ziemkiewicz. Także pała z wykrzyknikiem towarzyszył Ziemkiewicz douczyć się tam w tej biologii, ale tu w telewizji TVP no to robi za eksperta i wyśmiewa Biblię, wyśmiewa chrześcijan amerykańskich, no i wyśmiewa Mariana Kowalskiego. W tym programie sprzed paru dni, no to tak jak gdyby Rafał Ziemkiewicz się tak żali, że tu był wyszydzany przez tych, którzy twierdzą, że nie pochodzą od małpy, no to przypomnijmy, noż tam z wyszydzaniem, to zaraz tam bym tego tak... Tylko wspomnę, nie... że po tej wypowiedzi w telewizji publicznej zaczęliśmy akcję hashtag nie pochodzę od małpy i fragment programu Kowalski-Chojecki. Także sam zaczął ten spór i póki on jest na tym poziomie przerzucania się jakimiś takimi uszczypliwościami, złośliwościami, wątrobami, argumentami, no to wszystko jest w porządku. Zobaczmy jeszcze raz, to przeżyjmy ripostę po paru dniach po tym programie gdzieś tam w wizji właśnie Mariana Kowalskiego. Kościół katolicki dawno skapitulował przed marksistami. Woli się nie boksować, tylko kolaborować. I tak będzie. W latach 70. teoria ewolucji to była głupota i lepiej było się tym nie zajmować. Teraz to jest bardzo słuszna i zbawienna i wy też pyskujcie, że to jest słuszne i zbawienne. Teraz Marsz Niepodległości jest poprzedzony mszą tradycjonalistyczną. Czyli rozumiem to przedsoborową, czyli pewnie taką i tam powinno się wierzyć. To Pan Bóg stworzył świat. No tak. Ale wy tam po łacinie, której gówno znacie, łebki, boście po gimnazjach, tam potraficie tylko pecunia non olet, to wam wasze pojedyne co po łacinie rozumiecie, to tam... Kasa, misiu, kasa to jest takie współczesne. Wsiorawno. I jeżeli ksiądz twierdzi katolicki, że tam teoria ewolucji, tam nie ma znaczenia dla wiary, no to mówię, to jest alibi dla lewaków, no bo po prostu uważają, kogo chcą za bydło, z którym można robić, co się chce. I co to jest to tak naprawdę to środowisko narodowe? To środowisko, ja się wyłamałem. To nie jest paru chłysków, chciałem doprowadzić ten ruch narodowy do kolejnego upadku, raz Giertych, tą Ligę Polskich Rodzin, ci znowu. I to zrobili w imię projektu, no i pierwsza praca, co tu dużo mówić, i to nie na długo. I widzę, co papież to zmiana ideologii, i to dlatego ten katolicyzm to ma takie wzięcie, bo tam w zasadzie wszystko wolno. A jak głupio zrobi, to się wyspowiada. I w zasadzie też ma się już czyste rączki. No ja rozumiem, żeby uprawiać ten świński proceder przy polityce, to potrzebna jest jakaś wyższa idea. No, tylko ja pytam tak, kiedy Ziemkiewicz, ten chłystek, co to napisał ten artykuł, no razem z Nergalem spalał Pismo Święte.
bo jesteście w tej samej lidze. Dokładnie. No, skoro jest pełne błędów. I słuchajcie, tak, więc jesteście przywiązani do tego tematu, tak, człowiek podchodzi od małpy, to macie banana. Żyjcie, świnie. No i pytanie tytułowe, czy Rafał Ziemkiewicz zjadł tego banana, chwycił, który rzucił mu Marian Kowalski? No jeśli nie, no to tu też chętnie poczęstujemy, jakby zabrakło tam kiedyś. Marian tu bardzo trafnie powiedział, że to jest sprawa fundamentalna i że atakując Biblię, atakując stworzenie przez Boga, w rzeczywistości ci ludzie stają po stronie marksistów. Stają po stronie marksistów, mogą mieć czy nawet te, jak to się mówi, księżowskie stroje, koloratki, mogą się nawet konserwatywnymi czy chrześcijańskimi publicystami, jak pan Ziemkiewicz, się mogą mianować, ale w rzeczywistości głoszą antyboże tezy bardziej szkodliwe niż happeningi Nargala. Bo ale przecież tam te happeningi... niektórzy łączą wiarę w Boga z teorią ewolucji. No tak, rzeczywiście jest taka, tu Marian Kowalski mówił o tym, że Kościół katolicki, no to powie ci, co zechcesz, nie? W zależności, jak tam są nastroje wśród ludzi. I kiedy teoria ewolucji zaczęła, że tak powiem, dominować w przestrzeni publicznej, dominować także na uczelniach, no to w ramach takiego jakiegoś zachowania, oni myśleli, że oni ratują wiarę katolicką i pójdą na kompromis z nauką, powiedzą, że niech nauka się zajmuje tym, skąd pochodzi człowiek, a przecież Biblia się, tak jak powiedziałem, od tego zaczyna. Otwórzcie sobie Księgę Rodzaju, pierwszą księgę Biblii, no to tam jest właśnie o stworzeniu, że oni pójdą na kompromis i powiedzą, że tu religia czy chrześcijaństwo się nie zajmuje stworzeniem, niech tam sobie ten temat już eksplorują naukowcy. I później z tego powstała taka hybryda takich, którzy z jednej strony uważają, że Bóg jest i działa, nie? Ale z drugiej strony uważają, że świat powstał w wyniku czyli czysto... Czyli można powiedzieć rozdział nauki od wiary. Rozumu. To nastąpił rozdział nauki od rozumu i rozdział Kościoła od rozumu. Ale jakbyś mógł podać jeden argument, jakiś najmocniejszy, że człowiek nie pochodzi od małpy. A to zaproszę tutaj doktor Małgorzatę Gazdę, która właśnie przetłumaczyła niedawno, a tu wydaliśmy książkę, Zamiast Darwina. Prosimy, bardzo króciutko doktor Gazda powie ten kluczowy argument. Jak to się zaczęło? Skąd się wzięły te wszystkie formy życia? Tak różnorodne jak wszelkie rodzaje ssaków, ptaków, owadów, a czasem bardzo podobne, jak na przykład gatunki kotów. Darwin uważał, że zarówno te podobne, jak i te niepodobne są ze sobą spokrewnione, że powstały w procesie ewolucji i tworzą jedno wielkie drzewo życia, wywodzące się od wspólnego przodka. Nikt nie potrafi jednak wykazać, że jakikolwiek naturalny mechanizm jest w stanie wytworzyć nową informację genetyczną, a ta jest niezbędna, by zaistniały złożone cechy organizmów żywych. Ale jeśli ewolucjonizm nie daje dobrego wyjaśnienia, to czy mamy coś zamiast teorii Darwina? W kontrze do ewolucjonizmu istnieje pogląd zwany kreacjonizmem. Według kreacjonistów zwierzęta o różnej budowie nie są spokrewnione, lecz zostały stworzone przez Boga jako odrębne grupy, rodzaje. Na przykład osobne rodzaje kotowatych, koniowatych czy psowatych. Później jednak potomstwo tych stworzonych przez Boga rodzajów w kolejnych pokoleniach zaczęło coraz bardziej odbiegać wyglądem od rodziców, tworząc nowe gatunki. Ale nie w procesie ewolucji, przez nabywanie nowych genów, lecz przez utratę części informacji genetycznej, która była obecna u stworzonych przodków. Jest o czym opowiadać. Dlatego powstała książka Zamiast Darwina, prosto i w skrócie. Doktor biologii Nathaniel Jinson krok po kroku omawia w niej, jak powstają gatunki. Dostępna w sklepie Idź Pod Prąd. Tak mi przyszło teraz do głowy, Marian Kowalski rzucał bananem.
żeby zjadł go Rafał Ziemkiewicz i może my po prostu wyślemy książkę zamiast Darwina prosto i w skrócie Rafałowi Ziemkowiczowi. Bardzo ciekawe, dobry, czy przeczyta. Bardzo dobry pomysł, jeśli tu Rafał Ziemkiewicz sobie życzy, możemy dedykację nawet załatwić od doktor Gazdy. Rzeczywiście doktor Gazda powiedziała kluczowy argument, którym dzisiaj już dysponują naukowcy kreacjoniści. Jeszcze powiedzmy 70 lat temu nie mieliśmy tego argumentu, ale dzisiaj on jest. Doktor Gazda pisała swój doktorat i broniła na Uniwersytecie Zielonogórskim pod kierunkiem profesora Kazimierza Jotkowskiego. Właśnie z tego tematu, z pracy takiego amerykańskiego profesora, podpis w komórce, profesor Meyer, stąd też mamy oczywiście dużo grubszą niż ta mała pozycja, bo to zobaczcie, naprawdę jest do szybkiego przeczytania, jest tu też dość dużo ilustracji. Myślę, że Rafał Ziemkiewicz da radę. Da radę, myślę, że spokojnie. Także tutaj właśnie genetyka przyszła z pomocą kreacjonistom. Praktycznie to jest challenge dla polskich biologów. Niech któryś sprosta argumentom, które przedstawia w swojej pracy doktorskiej Małgorzata Gazda, czy bezpośrednio profesor Meyer. Proszę to zrobić. To jest challenge. Oczywiście nikt w Polsce, zobaczcie, to już jest stara sprawa, doktorat ile lat temu obroniony? Ze 3? Zdaje się, że w 2018 roku. No to już 3 lata właśnie mijają. Zobaczcie, że nikt z polskich biologów czy filozofów nie podjął challenge'u i nie obalił tego, co doktor Gazda przybliżyła polskiej opinii publicznej. W takim skrócie też pewne rzeczy doktor Gazda w takiej ulotce, która jest dostępna też na stronie naszego kościoła, kto nie jest zainteresowany aż taką długą rozprawą, no to skąd od małpy, czy jednak od Boga. Jeśli ktoś ma wątpliwości, pochodzimy od małpy, polecamy ulotkę kreacjonistyczną. Skąd się wziąłeś? Dostępna na stronie idzpodprat.pl. Jakieś słowo podsumowania? Może masz jakiś przekaz do Rafała Ziemkiewicza? No żeby się uspokoił. Dlaczego w ogóle czepia się tego tematu pochodzenia od małpy, jest publicystą, ma ambicje polityczne, a tutaj obrzuca nas wyzwiskami no i widać, czepia się tego, że, jego, że myślimy, że pochodzimy od Boga, że to że jest jego wiedza biologiczna jest żadna, jak on nie wie nic o karpiu nawet, no to po co się chłopina wypowiada? Doktor Małgorzata Gazda nie tylko, że ma tytuł jako filozof, ale też jest magistrem farmacji, czyli ma też bardzo gruntowną wiedzę biologiczną. Także no, jak się ktoś na czymś nie zna, lepiej niech nie podskakuje. Ja zresztą to tłumaczyłem, bo rozmawialiśmy o teorii ewolucji przy obiedzie z Rafałem Ziemkiewiczem w tym 2011 roku i mówiłem, że zapewne ma taką wiedzę szkolną, czyli w ogóle nic nie wartą, materialistyczną, marksistowską, i że chętnie mu pomogę, jeśli by się chciał doszkolić, doczytać coś, no ale jakoś tak nie za bardzo. To się odgryza po latach. Nie za bardzo się tutaj, że tak powiem, zgłosił po nauki i dalej tkwi w tym swoim zabobonie jakimś marksistowskim. Książkę wyślemy, może tym razem skorzysta. Pytasz, dlaczego tak się tam uaktywnił i nas obraża jako sektę? No myślę, że po pierwsze te środowiska prawicowe, gdzieś związane z telewizją Republika czy z TV PiS, no widzą wzrost popularności telewizji Idź Pod Prąd. No i to ich strasznie boli, bo mówimy prawdę także nie tylko o tym, skąd się człowiek wziął, ale mówimy o paskudnych szwindlach rządu Prawa i Sprawiedliwości i mówimy to każdego dnia. No to boli, no to oni próbują się zemścić. Wiedzą, że w Polsce rzucenie takiego oskarżenia, takiej po twarzy, że jesteśmy sektą, to u wielu ludzi już wywoła takie ojej, to sekta, no to na pewno jacyś wariaci, nie wiem, szkodnicy, źli ludzie, mają, nie wiem, wilkołacy czy co tam jeszcze. Także on na tym zabobonie jedzie i po prostu no, taki apel, już nie powiem towarzyszu, ale grzecznie, no panie Rafale,
czas naprawdę zmądrzeć i podjąć rozmowę merytoryczną. Kiedyśmy rozmawiali w dawnych jeszcze tych czasach UPR-owskich czy posmoleńskich, no to już proszę wrócić do tego tonu. Jeśli gdzieś tutaj z naszej strony coś panu przeszkadza, no to proszę tam prywatnie do nas się zwrócić, a nie opowiadać takie kucypały. Bo sięgnięcie do tego argumentu sekty pokazuje kompletną taką, można powiedzieć, impotencję intelektualną, bo jeśli ktoś nie potrafi argumentu, tylko obrzuca nas wizwiskiem, że jesteśmy sektą, to znaczy, że już jest na pozycji poddanej. Noż to albo uznać, że tak powiem, swoją niewiedzę, albo podawać argumenty. Także zapraszamy do merytorycznej dyskusji w telewizji Idź Pod Prąd. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję tobie. Dziękuję i państwu wam za uwagę. I polecam banany z kropką. Do zobaczenia. Niezależnie skąd kto pochodzi. Co sądzę o wypowiedzi Ziemkiewicza dotyczącej tego, że plut pan głupoty, widź pod prąd z Chojeckim. Ja bym wolał, że pan Ziemkiewicz jednak zajął się własną karierą, bo jest mądralą, która się zna na każdy temat, a jak mógł startować w wyborach prezydenckich i pokazać klasę, to po prostu podwinął ogon i nie zdecydował się na start w wyborach prezydenckich. Także to jest taki specjalista od wszystkiego, który tak naprawdę tylko potrafi krytykować, a sam niczego w polityce nie zrobił. Mi to przypomina takiego grubasa sączącego piwko przed telewizorem, który bluzga piłkarzy, którzy według niego nie potrafią grać. To są tacy prawicowi pseudointelektualiści, fachowcy od wszystkiego, tylko nie od tego, żeby samemu pokazać wreszcie coś, klasę, jak należy rządzić. Takie warzechy, Ziemkiewicze, to jest właśnie ten kaliber, który uwodzi prawicowy elektorat. No, przedtem to robił Michalkiewicz, który wiadomo, do której bramki w końcu strzela. No, ale pan Ziemkiewicz nie podał akurat głupot, które widź pod prąd tam z Pawłem Chojeckim wygadywaliśmy. I najbardziej mnie śmieszy to, że tacy wolnościowcy sprzyjający Konfederacji, jak Michalkiewicz, no, Ziemkiewicz też chciałby tam wrócić, tylko tam trudno jest powtórnie się ochrzcić, jak to się mówi, do Konfederatów, uwiarygodnić się. Mają pretensje, że Paweł Chojecki założył kościół. No to tacy z nich wolnościowcy, widzicie. Zresztą pan Michalkiewicz też popełnił taki felieton, w którym utyskuje, że prezydent Żuk z Platformy Obywatelskiej poskąpił grosza fundacji, która była obsadzana personalnie przez kolegów pana Michalkiewicza. Czyli jak 500+ to źle, ale jak koledzy pana Michalkiewicza by dostali dofinansowanie do fundacji od Platformy, no to by było dobrze. Są hipokryci, których ja w ogóle nie szanuję, ponieważ jak się okazuje, w momencie próby podwijają ogon. No i Ziemkiewicz, jak się okazało, że PiS traci w sondażach, natychmiast uciekł z pisowskiej, jak to się mówi, telewizji i udaje cnotliwą Zuzannę. No, zresztą mam wrażenie, że Ziemkiewicz po prostu sam nie czyta własnych książek, a jeśli czyta, to bez zrozumienia. Cham niezbuntowany jest to lektura, którą powinien autorstwa Ziemkiewicza. Pan Ziemkiewicz powinien sobie przeczytać tę książkę własną i wyciągnąć z niej wnioski, bo on pisze właśnie o sobie. Dzień dobry, profesor Richwald. Dzisiaj zrecenzuję dla was książkę kreacjonistów zamiast Darwina. To znaczy, zamiast Darwina zrecenzuję wam tę książkę, ale ta książka tak się nazywa, zamiast Darwina. Tutaj wydrukowali mi okładkę, co bym czasem nie musiał kupować. Książka autorstwa Nathaniel Johnson, niby tam doktor. Polskie wydawnictwo Idź Pod Prąd opracowały siostry Gazda. Małgorzata, mój arcywróg, i Olga, która teraz także trafia na listę moich wrogów. Książka bardzo zgrabna, bardzo ładnie wydana, przyjemna w odbiorze, dużo obrazków, no ale niestety nie jest dobra. Nie jest dobra, jest niedobra. Po prostu za dużo tu jest tam tych takich kreacjonistycznych rzeczy, a za mało prawdy ewolucyjnej. Po prostu. Co to w ogóle jest za pytanie zamiast Darwina? No chyba, że Richard Dawkins. Także podsumowując, nie polecam tej pozycji, unikajcie jej, omijajcie ją z daleka, ewentualnie powycinajcie tekst, a zostawcie po prostu same obrazki.
Pozdrawiam. Czy czytałem tę książkę? No, nie czytałem.